trzecie miejsce do Pawy. Końcówkę mamy dosyć ciężko, bo jest podjazd do Krnów dosyć ostry, no, ale to jest jedyny dzisiejszy taki, nasz taki długi podjazd. Myślę, że damy radę. Nie było źle. Teraz spokojne tempo. Mieliśmy 23 km na godzinę średnia wyszło mniej więcej. No i fajnie się jechało, więc myślę, że jeżeli uda nam się otrzymać takie tempo, to będzie naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Bo jak staliśmy, było dosyć nieprzyjemnie. Deszcz padał, pakowaliśmy busa jeszcze w deszczu, ale już wyjazd Nysy był właśnie w takich warunkach. Nie ma dosyć dużego upału, jest całkiem przyjemnie, w sumie pogoda jest idealna na rower. Mamy duży namiocik, duży tunel, w którym wszyscy się zmieścimy. No i jak dotrzemy na miejsce, będziemy już padnięci, rozbijamy namiot, robimy ucztę z ryżu, bo ryżu mamy akurat dużo i cebuli i będziemy się posilać przed kolejnym etapem. Mamy kilka aparatów, osoba, która będzie prowadziła busa, zawsze ma za zadanie dokumentować zmagania, wysiłki reszty grupy. Mamy kamerę, więc też będzie powstawał film. No, mamy nadzieję, że będzie z tego fajny kawałek materiału. No, chcemy pomalować szpital w Opolu, szpital w Nysie, wydziały dziecięce, tak żeby tam było przyjemnie, żeby te dzieci nie miały traumy jeszcze dodatkowej związanej z szarymi ścianami, tylko żeby były w otoczeniu takim przyjemnym, bajkowym wręcz.